King Kong escapes and meets his greatest foe, the Kong of Steel. To zdecydowanie jest japoński film. Witajcie wszyscy w kolejnej recenzji. W dzisiejszym odcinku zdecydowałem się zrecenzować film japońskiej produkcji, właściwie japońsko-amerykańskiej produkcji King Kong Escapes. W filmie ten, znaczy w Polsce ten film się pojawił pod tytułem Ucieczka King Konga. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to bardzo chętnie niech sobie obejrzy, ale po prostu no dzisiaj będzie recenzja tego filmu. Co ciekawe, ten film nie jest takim specjalnie wymyślonym przez Japończyków filmem. Film jest oparty nie na King Kongu z 1933 roku, ale na serialu animowanym dla dzieci o nazwie King Kong Show, który został wyprodukowany przez Rankin Bass. Co ciekawe, Rankin Bass wróciło 10 lat później znowu do Japonii, aby nakręcić kolejny film pod tytułem Ostatni Dinozaur. A więc dobrze. Dlatego, że jest to wzorowane na serialu, na King Kong Show, jest tutaj wiele różnych zmian. Właściwie dużo zmian. Bardzo dużo. Chodzi tutaj głównie o to, że jak ktoś zobaczył po prostu na trailerze, albo ocknęło mu się głowę film o nazwie właśnie King Kong Escapes, to rzeczą, z którą będzie mu się tylko ten film kojarzył, to robotyczny Kong i oraz tyle generalnie. No i chodzi o to, że jak zobaczy się tego Robokonga, Mechanikonga, tak się nazywa w japońskiej wersji, to po prostu, no, można pomyśleć, że to zwykły japoński baździerz, ale to nieprawda. To naprawdę interesujący film. I generalnie akcja nie dzieje się na wyspie Czaszki, ale na wyspie Mondo, Mondo Island. No i sprawa polega na tym, że po prostu grupa, łódź podwodna, ci, którzy nią płyną, odkrywają tajemniczą wyspę. Kiedy przybywają na wyspę, pierwsze co spotykają to wielkiego dinozaura, Gorozaurusa. Jak ktoś oglądał Destroy All Monsters, to może zauważyć, że Gorozaurus pojawia się również w tym filmie. Jednak mimo tego, że Gorozaurus pojawia się w Destroy All Monsters, te filmy nie mają żadnej po sobie kontynuacji, nie są ze sobą w ogóle związane. A więc dobrze. Potem Kong walczy oczywiście, potem znowu walczy, ale ostatecznie po prostu nasi bohaterowie odpływają, ale to nie koniec. Potem pojawia się doktor Hu. Hu. Nie ten z BBC. Tylko japoński. Doktor Hu również, tak samo jak Mechanikong, pojawia się w kreskówce. No więc doktor Hu łapie Konga i postanawia go wykorzystać do znalezienia na Arktyce tak zwanego elementu X. Ale po tym jak Kong ucieka, Dr. Hu odbudowuje sam Mechanikonga i wiecie co się dzieje? Walka potworów. I dlatego, że w Japonii nie ma w ogóle Empire State Building, to po prostu wspinałem się na Tokyo Tower. Słyszałem o ludziach, którzy krytykują ten film. Jednak czy jest naprawdę aż tak zły? Nie jest aż tak zły. Sam wygląd Konga poprawia się od tego, którego widzieliśmy w King Kong kontra Godzilla i generalnie uważam osobiście, że tutaj wygląda o wiele lepiej. Ma o wiele trochę większe oczy, głowa jest trochę inna. No i ręce nie są takie olbrzymie, natomiast w pewnym sensie nogi są za krótkie, tak powiem. Mechanikong ma świetny design. Nawet, co ciekawe, taką ciekawostkę podam. Planowano, aby w serii Heisei pojawił się on jako przeciwnik Godzilli w jednym z filmów, ale to już nie miało wtedy praw do King Konga, więc po prostu ostatecznie projekt nie powstał. No bo Mechanikong jest też własnością Rankin Bass.
Chyba. Co z muzyką? Muzyka jest bardzo fajna. Można zauważyć, że tu jest trochę muzyki z Godzini, ale w niektórych scenach wydaje mi się, że Kong ma wydźwięk Godzilli. Taki z syna Godzilli. Ale jak ktoś obejrzy sobie, to zobaczy. W ogóle efekty specjalne w tym filmie, makiety, one wyglądają o wiele lepiej niż zwykle. Są naprawdę super realistyczne. Sceny Konga, jak trzyma Susan, też są bardzo fajnie zrobione. No więc co mam powiedzieć? King Kong Escapes. Bardzo fajny film. Fajnie go sobie obejrzeć. Polecam go obejrzeć. Myślę, że film nawet znany w Polsce. Więc polecam ten film. Na razie. Subskrybujcie mój kanał.